Znowu o maliku, co? Koleś jest niesamowity. Ile można zrobić dla atencji? Wydaje mi się, że obecnie wszystko co on robi, jest robione tylko po to, żeby zwrócić na siebie uwagę. W jakim celu to robi? Na pewno nie żeby promować nowy projekt, ale o tym zaraz. Tutaj wskoczy na blat, tutaj pogrozi komuś i karuzela z pierdolenia kręci się dalej. Ludzie gadają, a on tylko siedzi i się cieszy. Albo może robi to na poważnie i wierzy w to, co gada. Jeśli tak, to znam bardzo luksusowy hotel, w którym mógłby spędzić te wakacje. Poradnia Monarch w stoku? No, także jeszcze zapraszam na mojego Twittera. Od razu, rapowy kosmos, link jest w opisie. Zaczynamy. Adwokat Diabła zawiódł oczekiwania wielu, w tym moje. Dalej mi wstyd, że miałem jakiekolwiek oczekiwania, ale każdy popełnia błędy. Niektórzy myślą, że Malik zrobi dobrą płytę, a inni myślą, że są w Compton. Rozjebać się kurwo. Jak mówiłem w swojej recenzji na tym albumie, nie ma absolutnie nic wartościowego i słuchalnego oprócz podkładów. Muszę przyznać, że one prezentują naprawdę światowy poziom i nie mogę się do nich przyczepić. Ale monotematyka w tekstach jest tak rażąca, że aż przeszkadza w odbiorze. Przesłuchiwanie całej płyty było dla mnie tak ciężkie, że w połowie marzyłem tylko o przerwie. Do tego kontrowersje związane z boksami odwołaną imprezą w Warszawie, tą wielką rekompensatą, okazała się uwaga bluza. Tak, bluza. Po prostu bluza. Za zmarnowane pieniądze i czas niektórych, warta jakieś 50 zł bluza, którą w tym momencie wstyd nosić nawet największym fanom króla Montany. Ciężko usłyszeć pozytywną opinię o tym tworze, a znalezienie pozytywnej recenzji graniczy z cudem. A co się robi, gdy twoja płyta okazała się gównem? A. Przepraszasz fanów, których zawiodłeś. B. Kończysz karierę. C. Obiecujesz, że następna będzie lepsza, czy może D. Zaczynasz odpierdalać jakiś syf, wyzywać ludzi w komentarzach, potem robisz wielki skok na atencję wszystkich, zachowując się jak dziecko w miejscu Publicznym. Grosisz wszystkim, którzy cię skrytykowali, zarzucasz im rasizm i dyskryminację na tle religijnym, a na koniec w pięknym stylu mówisz, że to była tylko akcja promocyjna. Jak myślisz? Podpowiem, niestety, Malik nie wybrał opcji B. Do tych wszystkich YouTuberów, którzy nagrywają sobie te filmiki, będę was na musów wyjaśniać. Wiecie o tym, to będę was dojeżdżać i to wam mówię wprost. Wszystko rozpoczęło się tam, gdzie pojawiają się najbardziej zjebane trendy. A zobacz teraz, co się dzieje, jak przybliżamy do platyny, zobacz. Zobacz co się dzieje. Widzisz? To z wykrywacz platyny, kochani. Ten wykrywacz platyny kosztował mi 8 tysięcy złotych, widzowie. Czyli na TikToku. Oczywiście król Montana był znany już wcześniej z dziwnych opinii i wyzywania każdego, kto się z nim nie zgadza. Jednym z większych odpałów, który można uznać za początek nowej ery Malika, był filmik z mopem. Na róże, Boże, co tutaj się dzieje? Może i ustawiony, ale i tak całkiem niezły skok na atencję. O, patrzcie, jaki jestem zajebisty, udaje, że utrudniam pracę robiącym za najniższą krajową ludziom. To ja, wielki Malik Montana. Ja, tak, by, bujany, ja, ty, ty. Po wielkiej premierze <laughs> adwokata diabła Malik się chyba wkurzył, że jego dzieło dobre tak bardzo jak różnorodne zostało skrytykowane, bo wtedy zaczęła się jego wielka odklejka. Najpierw mamy filmik z samochodu, którego już używałem przy okazji recenzji płyty Zamiast świętować premierę płyty siedzę i kurwa czytam te zjebane komentarze. A potem krem de la creme skoku na atencję. Dosłownie skoku. Pokażę ile naprawdę na władze. Ten człowiek musiał wskoczyć na ladę w maku, żeby ktoś zwrócił uwagę na jego wątpliwej jakości album. No i zgodnie z oczekiwaniami ludzie zaczęli gadać. Jednak pojawiły się też oczywiście osoby, które zwracały Malikowi uwagę na zachowywanie się jak wkurzony pięciolatek w miejscu publicznym. Te oczywiście zostały szybko wyjaśnione przez mistrza ciętej riposty. Zobaczmy kilka przykładów, bo nie ma co mówić na sucho. Ej, Malik, pomyślałeś, że mogłeś coś zepsuć? Jakbym zepsuł, to bym zapłacił, bo mogę. Bardzo dojrzała odpowiedź, ale mamy tego więcej. Kiedy jesteś raperem i myślisz, że wszystko ci można, co odpowiedział najświeższy raper w Polsce? Bo wolno, a jeśli nie wolno, to zrób coś i pokaż, a nie piszesz. Aha, czyli ci się nie podoba, tak? Nie podoba ci się? To zrób lepiej, a nie hejcisz. Jebany hejcie. Właśnie tak myślałem, że się zesrasz i spierdolisz jak dziwka. O, tutaj mamy mądrą sugestię. Chyba czas na detoks. Czas uświadomić sobie, że mój bobek z nosa więcej wnosi w egzystencji świata niż twój byt. I na koniec najlepsze. Na blat, na którym się stawia jedzenie. Mniam. To jedzenie może się cieszyć, że moje Chanel trampki tam były. <laughs> dupka ajajaj! Malik wie, że musi zostać na fali, więc co jakiś czas raczy nas jakąś bardziej lub mniej kontrowersyjną opinią, żebyśmy na pewno o nim pamiętali. Przy okazji popkillerów oaza polskiego dripu też nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Nie chodzi mi tu o samą ocenę stylówek, bo nie mnie takie rzeczy oceniać. O tym mitycznym dripie nie mam zielonego pojęcia, ale zobaczmy inną rzecz. Malik wykorzystuje każdą sytuację do schwycenia tych raperów. Oczywiście nigdy nie rzuci ksywką, bo jest gangsterem z getta, a tacy tego nie robią, wiadomo. Ale i tak spróbuje skupić chociaż trochę Naszej uwagi na sobie. Wróćmy na chwilę do sytuacji w McDonaldzie. Mordo, ja ci dałem kurwa dwie bluzy, dałem ci bucha, a ty mnie wyjebałeś kurwa na 20 nagetsów, ty. U... Czy ja wyglądam, jakbym kurwa żartował, mordo? Skok na ladę, a może bardziej na atencję, przyniósł wiele nieoczekiwanych zwrotów akcji. Po pierwsze, ludzie zaczęli wstawiać takie same filmy, co jest kurwa najgorszą możliwą rzeczą, jaka mogła się wydarzyć. Nie, nie grożę, tylko wale jak funkcjonują osoby z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej? Brawo Malik! Dziękujemy za edukację młodzieży w zakresie szacunku do ludzi pracujących w miejscach publicznych. Wydarzyły się też nieoczekiwane crossovery. Pierwszy to Prawo Marcina, który nagrał filmik Co grozi Malikowi za skok na ladę? Co grozi Malikowi za tańczenie na blacie w maku? Kara śmierci. Na co dostał szybką odpowiedź na Instagramie. Słabe liczby tu to rozumiem, że musisz prosić o błogosławieństwo króla Malika. Drugim wielkim crossoverem jest Malik Irychupeja. Nie wiem skąd ta nagonka. Co prawda 15 lat temu, jak bywałem w uderzeniu, nie było ani Insta, ani TikToka, ale za to standardem było wskakiwanie na lady w przeróżnych fast foodowni i nikt nie kręcił z tego afer. A, kiedyś było inaczej. Pozdro Malik Montana. Pismaki jak zwykle szujają sensacji. 15 lat temu, w epoce kamienia łupanego, znaczy w czasach, kiedy rychł był w uderzeniu, cokolwiek to znaczy, zdar, no jeszcze powszechnie akceptowane było skakanie po ladzie. Od tak każdy wchodził na ladę, żeby zapłacić, Albo odebrać zamówienia. Teraz to te pismaki się czepiają. Kiedyś to było. No co, rychu z chęcią by się dołączył do trendu, ale jeszcze jakiś pismak mu zakręci aferę i tyle będzie. Zero pozytywnej energii w tych ludziach. Kończąc już ten obrzydliwy temat Maka, Malik zrobi obecnie wszystko, żeby ktokolwiek zaczął słuchać tego Badziewia, nazywanego przez niektórych albumem. Chyba nikogo nie dziwi, że dźwiękiem do filmu ze skokiem na lade były ostre pestki, które nie osiągnęły takiego rozgłosu, jak sobie przewidywał. Po odpale z ladą przyszedł czas na małe odniesienie się do sprawy, żeby na pewno i całą śmietankę zanim się zepsuje. Witam was serdecznie, Polsko. Jest mi niezmiernie miło, że doceniacie moje kroki taneczne, ale zastanawia mnie fakt, co się dzieje z kulturą rapową. Powinniście brać udział w konkursach recytowania wierszyków i powinniście być dyplomatami i politykami. Jeśli wam przeszkadza ktoś, kto swoją ekspresję w sposób taneczny tak oddaje, no to myślę, że po prostu kulturowo znam inny rap i na innym rapie się wychowałem. Pozdro z tego miejsca dla Rycha Pei, który jako jedyny zawarł głos. Dang. Nauczcie się, proszę, różnicy między rozrywką, entertainment, a realnym życiem. Malik chyba ma z tym problem. Pracuję w branży rozrywkowej i moją pracą jest dostarczać wam rozrywkę. Social media to narzędzie i platformy do tego, a prawdziwy świat jest jak odłożycie telefon. Jestem raperem, więc moja praca to robienie z siebie pajaca na oczach milionów ludzi. Jestem biznesmenem i nie mam czasu na głupoty, więc odpisuję na każdy komentarz pod moimi TikTokami, bo jeszcze mi się zrobi przykro. Zostawmy na chwilę Malika, żeby miał czas napisać komentarz. Pora na coś znacznie lepszego. Plucie. Plucie na gościa, a później cieszenie się, że wziął twój telefon. Skok na atencję podobny do akcji w McDonaldzie. Nie chce mi się nawet o tym pierdolić, bo tu nie ma o czym mówić. Jednak to, co się stało później, to jest czysta paranoja. Malik napisał komentarz. Ale nie taki zwykły. Oj nie, nie. Adres zamieszkania i obietnica spotkania. Co za agent. Jeszcze kazał mu przeprosić, co ten oczywiście w strachu zrobił. Teraz bardzo pana przepraszam za moje zachowanie. Zachowałem się żałośnie. Chociaż wydaje mi się, że jeśli ta sprawa trafiłaby do odpowiednich organów, to Malik by musiał stanąć przed tym lustrem. No ale z tego co wiem nie trafiła. Ciężko w tej sytuacji znaleźć winnego, więc uznajmy, że winne są obie osoby. Zarówno plucie na kogokolwiek w jakiejkolwiek sytuacji jest niepodważalnie złe. Tak samo wrzucanie do internetu adresu i innych danych osobowych z ukrytą pod miłymi słowami groźbą gangsterskiego dojazdu. Rozjebać się kurwo? Chyba pora, żebym wykupił bilet na lot do Mongolii, bo trzeci oddział kawalerii opancerzonej armii Malika, zamaskowany w płachty na żuka i uzbrojony w głośniki, z których leci Adwokat Diabła, już mnie pewnie szuka. Chciałem powiedzieć na temacie tyle, że każdego z was będzie czekać jeszcze gorzej. Każdy, kto będzie próbować w jakikolwiek sposób mnie upokorzyć albo ubliżyć, będę robić jeszcze gorzej. Będę wam tym samym odpowiadał, tym samym, idę tylko to samo. Jakby do tych wszystkich youtuberów, którzy nagrywają sobie te filmiki, wiedzcie o tym. Że w 80% to wy nakręcacie te fale hejtu i tak dalej. I wiecie o tym, że ja was będę widywać, tak i tak. Raz prędzej czy później spotkam. A ja wam powiem wprost, ja nie jestem, jakby z waszego środowiska, z waszego mentalu i tak dalej. Ja przez swoje całe życie musiałem walczyć, żeby mieć to, co mam. I wiecie o tym, że jakieś leszcze z komputera. Po prostu będę was za każde wasze słowo rozliczać. Zostało mi mało czasu, ale póki go mam, to podzielę się z wami moimi przemyśleniami. Ten live wygląda jak ten, który jakiś czas temu zrobił Nećpany Sentino. Widać, Malik inspiruje się tutaj sceną live. Batynowską. Wszystkich, tych co teraz kurwa tutaj gadają, jedno złe słowo będę ruchał w dupę. Teraz musicie zrobić jedną rzecz, kurwa dla mnie: kurwy syny, jebanek tutaj piszą. To są inne rzeczy, się kurwa tutaj dzieją. Te... Witam, miasto, poznań, kurwa, doznań, bysz co, Skracając to, co Malik powiedział w tej transmisji: Będziecie dojeżdżani, jebani rasiści. Siedzicie tylko przed tymi komputerkami i nie wiecie, co to życie. Ja wiem, co to życie. Ja utrzymuję moją rodzinę. A wy, youtuberki, trzęsiecie się na mój widok, jak was widzę. Niedługo się spotkamy. No to tak w skrócie. Idol dzieci i młodzieży Montana myśli, że cała krytyka, jaka na niego spadła, chyba jest wyjęta z dupy, i nie ma żadnego powiązania z tym, co robi. Do tych młodych moich fanów i antyfanów tak samo żyjcie w świecie, który jest w rzeczywistości. A nie za tą klawiaturą, całymi dniami spędzacie. To całkiem zabawne, że mówię o tym, trzymając w ręce telefon z odpalonym live'em na Instagramie i grożąc wszystkim za tej szybki. Chciałem powiedzieć na temacie tyle, że każdego z was będzie czekać jeszcze gorzej. Każdy, kto będzie próbować w jakikolwiek sposób mnie upokorzyć albo ubliżyć, będę robić jeszcze gorzej. I wiedzcie o tym, że ja was będę widywać, tak i tak. Wiedzcie o tym, że będę was dojeżdżać. No, także Malik nawijał, że nie grozi, tylko wali w łeb, więc grozi wszystkim, a w łeb się chyba walną, jak wysiadał z auta Robi dziurę, nie gazuje. To co gadamy o y, wchodzeniu na stół, czy nie? Porozmawiajmy więc. Będę pomijał oczywiście fakt, że prowadzący w ogóle nie zaznacza, że skok na ladę był czymś nieodpowiednim. Najwyraźniej jego zdaniem wszystko jest spoko i on też by sobie tak zrobił. Malik nazwał swój incydent McDonald'owy ekspresją. A a to po prostu taka ekspresja, wiesz o co mi chodzi. Nie sądzę, że możemy brać jego słowa na poważnie, bo swoją płytę ocenił jako rewolucję w polskim rapie. Chyba trzeźwość mu nie za bardzo pomaga. Moja płyta, która wyszła i to, co zrobiłem e, wprowadzając rewolucję, jaką wprowadziłem w polskim rapie. Znowu, wielokrotnie Malik tutaj mówi o tym, że Polacy go nie akceptują, bo nie jest w pełni polskiego pochodzenia. Bo ja w Polsce nigdy nie byłem traktowany jako Polak i jakby reprezentuję Polskę, wjeżdżając za granicę, a tutaj na miejscu mnie dyskryminowano z wielu tytułu Kurdy, jestem ciemniejszy, że jestem w połowie Afgańczykiem, czy jestem muzułmaninem, więc mm -hmm. jakby to też mi się wydaje jest jeden z aspektów, który e, tych ludzi bardzo razi, wiesz, że fajniej by to na pewno było, gdyby to był ten Marcin, a nie ten Mus Tutaj nie chodzi o pochodzenie. Tutaj chodzi o szacunek do fanów. Malik ciągle pluje na swoich chlebodawców, bez których nigdy by nie założył Rolexa, bez których nie jarałby Kali za 400 zł za gram. Ja nie wiedziałam, od kiedy w parkingach nie można palić. Ale niech pan zgasi, go już, bo wie. Już kończę! Pana, to jest 400 zł w jednym tył. No ja wiem, to jest po Kali. Kali. Szczytem arogancji jest nieszanowanie ludzi, którzy oddają ci pieniądze, bo lubią to, co robisz. Od zawsze robię i robiłem czarną muzykę. Teraz odejdę trochę od tematu. Malik w tym wywiadzie powiedział, że siedzący obok niego kazio. To maszyna do robienia muzyki. Szkoda, że ta maszyna jest trochę nienastrojona, bo naprawdę nie wierzę, że młody Jerzyk został przez kogokolwiek zaakceptowany do publikacji. Piękny kobiety, ja nie mogę zmieścić całego w jej morze. Robię ją. W imieniu Heilik oświadczam, że z informacji, które uzyskaliśmy od Malika Montany, jego zachowanie w ostatnim czasie jest jedynie elementem promocyjnym mixtapu pod tytułem Public Enemy. Nie jest to w żadnym stopniu powiązane z funkcją Malika w Heilik, ani z planami lub działalnością organizacji. <gry> No i dochodzimy do wielkiego finału. Zwrotu akcji, w którym okazuje się, że publikacja prywatnych danych ludzi jest akcją promocyjną, gdzie brak szacunku do pracowników jest akcją promocyjną, gdzie grożenie dojazdem jest akcją promocyjną. Jak odróżnić rzeczywistość od fikcji? Chyba muszę odłożyć telefon. Witamy w rzeczywistości, w której za artystę musi się tłumaczyć jego pracodawca, a pewnie i tak ten mixtape będzie odwołany za jakiś czas, bo to tylko akcja promocyjna jak coś. To wszystko ustawka, ale jestem przecież prawdziwym raperem z ulicy. Każdy to wie. Już pomijam fakt, że gdyby to była naprawdę akcja promocyjna, to skończyłaby się wydaniem mixtape'u, a nie niepublicznym oświadczeniem federacji. Tak naprawdę to jest akcja promocyjna adwokata diabła, która została wymyślona na poczekaniu, żeby podpromować tego kloca. Przecież Instagram Malika stał się wielkim banerem reklamowym, który krzyczy: "Zrób TikToka z moją piosenką, błagam". Nikt ich nie słucha. Tutaj każdy myśli, że polski słuchacz to debil, że nic mu się nie należy, że można wziąć jego pieniądze i na niego nastać. Na szczęście czas bezkarności Malika się zaczął kończyć. Poznańskie Juvenalia postanowiły się przeciwić temu, jakby nie patrzeć bezprawiu i wyrzucić Malika ze swojego line-upu. Malik Montana nie wystąpi na poznańskich juwenaliach. Święto studentów i mieszkańców Poznania, organizowane w formule złączeni, ale nie spięci, nie może dzielić, a łączyć wokół muzyki, zabawy i szacunku do siebie nawzajem. Mam nadzieję, że po tym ogłoszeniu pojawi się więcej głosów sprzeciwu odnośnie tych zachowań i absolutnego braku jakiegokolwiek szacunku do ludzi, bez których Malika by po prostu nie było. Oczywiście król Montana nie może być dłużny swoim, jak sądzi, oprawcom, do wszystkich raperów, do których będą uderzać, by znaleźć zastępstwo, róbcie jak uważacie, ale wiedzcie, że grając tam po tym incydencie, przykładacie się do cenzury naszej kultury i do tego, by zabierać nam prawo do ekspresji samego siebie. I do tego zapowiedział swój własny event w tym samym czasie. Poznań wie co dobre, i zobaczymy, gdzie będzie więcej ludzi: czy na juvenaliach, czy na mojej imprezie tego samego dnia. U Malika, show, movie, viral, ładne dziewczyny, wpływowi goście, czytaj Alberto i Józef Bratanica. Na juvenaliach, osoby, co popierają niegolenie pach i okolic intymny. Ja się czuję tutaj kompletnie zbędny. Mógłbym po prostu zrobić wam pokaz slajdów z wypowiedziami Malika i się nie odzywać. Wszystko co on robi wyjaśnia samo siebie. Mam nadzieję, że zdążę to wrzucić zanim Malik coś znowu odpierdoli, bo praca nad tym filmem zajęła mi już za dużo czasu. Więc żeby się nie przyczyniać więcej do jego sukcesu tak jakby chciał, nie wchodźcie na jego socjale, nie słuchajcie jego muzyki. Niech ta akcja promocyjna pokaże mu, że tak się po prostu nie robi. Zapraszam na mojego Twittera Rapowy Kosmos i do następnego. O ile.